Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Warface'a rankingowego. No i słuchajcie, zostały nam 3 mecze do końca, w zasadzie 3 mecze to my powinniśmy wygrać, czyli jeszcze 2, żeby mieć ten awans do golda. No próbujemy to zrobić, zobaczymy czy to się uda. No i widzimy się za chwilę w meczu, mam nadzieję, że ten będzie dobry. No i jedziemy, słuchajcie, jedziemy, 3 medyków w teamie, no widzę, że wszyscy jest zdesperowani do tego, żeby wygrywać. Trzeba medykami grać, no nic, no ruszamy, zobaczymy, no mam nadzieję, że coś z tego będzie. Czemu ja ubiegłem to dookoła, w sumie nie wiem. No ale cóż. No dawaj, pomóż mi, dziękuję. Dziękuję, panie kolego. Oj, za daleko trochę rzuciłem, no trudno. Dobra, podnosimy kolegę i się cofamy. Dobra, jest git. Na razie jest dobrze. 5 na 1. 5 w zasadzie na 1. Więc jest git. No i brawo. Brawo, pierwsza runda dla nas. To jest plus. Psychologiczna to jest przewaga, słuchajcie. Żeby wygrać pierwszą rundę, to jest ważne. To tak jak w CS-ie w tym... w pistoletówkach. Jest ważne, żeby tą pierwszą rundę ugrać. No to oczywiście ważne, żeby też ugrać kolejne, nie? Ale pierwsza runda jest bardzo ważna. Pierwsza runda jest, słuchajcie, bardzo ważna. Więc trzeba je ugrywać. Kurwa, Godzilla, co ty mi robisz? Nie niszcz mi życia, chłopie. O Jezus. O Jezus, widziałem tą teksturę, która mi się rozlała. No niedobrze. 2 medyków nam się wywaliło. Ja i jeszcze jeden ziomek. Dobrze, jakby ten drugi medyk się trochę obudził. Bomba podłożona. Ja nie wiem, jak on to zrobił, nie? Nie wiem. Nie wiem, jak on na to wpadł w ogóle. To mnie zastanowiło najbardziej. Żeby to w ten sposób zrobić. Przecież kurwa, od razu widział, w którym miejscu tamten ziomek się wywalił. A to oznacza jedną rzecz. Jeśli tam się ziomek wywala, to znaczy, że ktoś do niego strzelił z tamtej strony. Jak ktoś strzelił z tamtej strony, to znaczy, że uwaga, tam jest jakiś przeciwnik. I tam nie idziemy. No ale chuj, no widzę, że nic z tego. No trudno, zobaczmy. Zobaczmy, no. No kiepsko, no pierwsze, mówię, pierwsza runda dobra, druga runda, no to zsiemy kule, nie? Nie wiem czemu tak jest, no ale tak jest. I co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Dobra, nasi troszeczkę raszę, ja też troszeczkę raszę, ale to może i dobrze. Nież tu próbował. Dobra, ruszam się trochę jak kasztan, no ale trudno. Dobra, na pewno będą próbować na tą dwójkę wejść. Kurwa, no i po plecach od Godzilli dostałem. No risk buddy, no i dupa. Czy ja chcę grać tym medykiem? Nie wiem, zaczynam się zastanawiać. No ale jak ja przestanę grać medykiem, zostanie nam jeden medyk. Ten mierz, który chyba nikogo nie podniósł jeszcze. Więc to trochę tak jakby bez medyka grać. Oj, brawo, dobrze. Chodźcie, jedziemy. Dajcie, wbijamy tu. Na tą jedyneczkę. Kurde, no jakbyśmy troszeczkę szybciej, może trochę szybciej. No, co jest kurwa? Boże, to HK jest mocne strasznie. Nim wybiegam, dostaję heada z dupy, nie? Zaczynam nienawidzić tych broni w tej grze, naprawdę, nie? W sensie takim, że jest naprawdę strasznie ciężko ustrzelić kogoś one-tapem. Ale jak widzę, jak na rankedach ludzie one-tapują za każdym razem... No to jest irytujące, nie? Już. W pewnym momencie. Bo nie da się mieć dobrych statów w takiej sytuacji. No kurwa, no nie da się, nie? Jak ty musisz w kogoś wpakować po jeden magazynek, jak chłop ci daje one-tapa. Bomba przechwycona. Ja poczekam sobie. Że któryś z naszych będzie się wywalał, to wtedy... odniesiemy po prostu. Zagrajmy taktycznie medykiem, nie? No, zagramy tutaj taktycznie medykiem, na spokojnie, cyk. O kurwa, no i nie mołotow pod nogi.
Moja psycha robi przysiad. Po prostu, ja nie wiem, nie? Kurwa, no robi przysiad mi psycha. Moja psycha po prostu robi przysiad. Jestem kurwa słabszy od tego Natesha, który kurwa nic nie robi w tym meczu. Jest mi przykro po prostu, słuchajcie, naprawdę. Jest mi po prostu przykro, nie? I mogę powiedzieć, nie lubię tej mapy. Jakby wiecie, mogę tak gadać, nie? Że o, nie lubię, beznadziejna mapa i tak dalej, ale no... Kurwa, no nie! Pierdolę! Nie wierzę w to! Bo to jest niemożliwe, kurwa! Bomba przechwycona. Przegraliśmy rundę. Wróg wyeliminował naszą drużynę. Broń miejsc podłożenia bomb. Nie wiem, inżynierem zagram. Nie mam siły, kurwa, no nie mam siły. Nie wiem, nie. Tak bardzo się nastawiłem na tego Golda, że psycha zaczyna mi kurwa siadać, nie? Totalnie, słuchajcie. Totalnie psycha zaczyna mi siadać, jak widzę, co się odpierdala. Jeszcze on się kurwa tak pcha? Nie, bo oni chyba na tą jedynkę, znaczy na tą dwójkę wchodzą, no. Dobra, idę za najeszem, no kurwa, jak się mamy wyjebać, to dwa noby koło siebie. Dwa nuby koło siebie, to taka sytuacja. Mam cię, kolego. No nie zdążyłem podnieść, kurwa, ten Abba, czemu ty mu nie strzelasz po plecach? Czemu się z nim nie strzelał? To na siłę próbował uciekać. W ogóle 1-6 przejebaliśmy. Ja pierdolę, co to był za mecz, kurwa? Masakra, widzimy się w następnym, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, no zostaje się modlić, żeby ten matchmaking był dla nas łaskawszy trochę, bo naprawdę do tego się już nie da, nie? To się już nie da. I zobaczymy, co będzie w tym meczu. Kurwa, no nie wierzę, nie? Chłop wbiega, ja mu strzelam z pompy w łeb, zadaję mu 2 obrażeń. Można powiedzieć, że 2 na 10 nawet. Może nada, nie? A on mnie składa na one hita, no. Nie wiem, no przydałoby się, mam wrażenie, zainwestować w bronię, można by rzec. Zainwestować, rozumiecie? Śmieszność tej sytuacji. Drużyna przeciwnika wyeliminowana. Wygraliśmy rundę. No lipa jest, słuchajcie. Lipa jest, no ale wygraliśmy rundę, no to najważniejsze. Dobra, zmienię sobie na strzelca, to nie ma sensu, żebym ja grał tym medykiem. Bo ja i tak im nie pomogę, mam wrażenie. A spokojnie, pewnie, bo strzelaj sobie do nich, masz rację. Chłop wjeżdża, ja nawet go nie zauważyłem, kurwa, nie? Nie wiem, to jest poziom, kurwa, Silvera? Bo coś mi się nie chce w to wierzyć w ogóle, nie? Bomba podłożona. W ogóle mi się, kurwa, w to nie chce wierzyć, słuchajcie, że to jest poziom Silvera, nie? W ogóle mi się nie chce w to wierzyć, że to jest niby poziom, kurwa, Silvera. Wręcz bym powiedział, że nie ma szans, żeby to był poziom Silvera. A masz, podleczę cię jeszcze, ziomek, trochę. Mogę już? No jeszcze nie mogłem. O, ale wygraliśmy, nice! 2-0 co prawda, no ale kurwa, no to wygrana, nie? No ale ja pierdolę. Ja jestem załamany, słuchajcie, tym co się dzieje. Ja jestem po prostu załamany, nie? Jak to widzę. Ja jestem po prostu, słuchajcie, załamany. Niezależnie od tego, czy ten gold by był, czy nie, to tym matchmakingiem jestem kurwa załamany. Jestem po prostu załamany, bo to jest niemożliwe, nie? Bo tu nie ma w ogóle żadnego dostosowania skilla. Tutaj albo trafić na super teammate'ów, super team, którzy potrafią bardzo dobrze grać i cię wykerują, albo trafisz na taki sam team w przeciwnej drużynie, do ciebie trafiają tacy sami gracze jak ty i nie ugrywacie nic. I ja nie rozumiem tego. Jakby ja tego nie rozumiem w tej grze. Nie rozumiem, dlaczego tak jest.
Kto kurwa wpadł na pomysł zrobienia takiego, a nie innego matchmakingu? Widzimy się za chwilę w kolejnym meczu. Słuchajcie, trafił nam się ten sam team co przed chwilą, więc jest szansa. Jest szansa, ale... Kurwa, to jest właśnie to, co mówię, nie? Ten matchmaking jest... Inaczej, jest. Nie jest ani trochę dostosowany. Ani trochę ten matchmaking nie jest dostosowany, nie? To mnie tak bardzo wkurwia w tej grze! Kurwa, jeszcze mnie zablokował w tych drzwiach! No przecież popierdoli mnie! Przecież popierdoli mnie, nie? Dobrze, brawo! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co tu się teraz wydarzyło, nie? Dobrze, brawo. No i ostatni jest... Co? Tu ja nawet nie wiedziałem, że w tej grze da się skanować przez ściany. Pierdolony, jak go tam poskładał. Ocie jebaniec, no tego się nie spodziewałem. Możesz, kurna, no. Mocni ci zawodnicy z Francji, mocni, mocni. Ten piwny to robi robotę fest, nie? Ten piwny robi robotę fest. Mam cię. O, trafiłem go w stopę. Kurwa, ale przynajmniej coś gram w tym meczu, ty. A jak mówię, to awans? Bo to jest ostatni mecz, nie? To jakbyśmy mieli jasność. Mamy 2-2, więc albo wygrywamy, albo nie wygrywamy. Więc trzeba to wygrać. No, ale jest... No, jest wysoko. Piwny bochonok tutaj próbuje. Dobrze, dobrze, próbuj, kolego, próbuj, próbuj. No, lipa jest. Kurwa. No nie, on się obrócił. On się obrócił. Znaczy denerwuje mnie to, że nie da się obrócić, jakby wiecie, całego do tyłu, tylko się obracacie tak do pewnego momentu i później jest lipa. I to się kończy najczęściej tak, że ja robię ten ślizg, ktoś akurat robi ślizg razem ze mną i się mijamy w tym miejscu, nie? I to mnie tak zawsze denerwuje w tej grze. Według mnie to powinno być, no nie wiem, czy naprawione, bo to jakby ciężko powiedzieć, czy to ma być naprawione. Ale coś powinno się z tym zrobić, żeby ta mechanika troszeczkę lepiej wyglądała, bo według mnie ona jest delikatnie rzecz biorąc broken. O! Runda wygrana. Wyeliminowaliśmy drużynę przeciwnika. Gdzie? Kiedy? Co? Jak? Przeciwnikom bombę wyznaczyłem. Ja nawet nie wiem, co się dzieje w tym meczu. Mi tak ich wyjaśniają. Bomba przechwycona. Będzie ten chyba gold, ale czy on będzie uczciwie zdobyty? Nie no, w sumie chyba tak, nie? Gorzej na przedłużonym sezonie, co prawda. Dobra, tu nikt nie podejdzie do mnie, to walę to. Jazda do przodu. Nie wiem, gdzie on dostał. Nie wiem, co tu się dzieje, kurwa. Trafili mnie! Pomóżcie mi tu! Dobra, biegnę, 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 panie kolego, biegnę. Rzucam granat. O dobra, ten mu pomógł, git. Bomba podłożona. A wrzućmy tam. No ale jak on wiedział, jebany, on się od razu odwrócił we mnie, no. Dobra, piwny bochok Runda wygrana. To wyglądało mega dziwnie, szczerze mówiąc. Podłóż bombę. To wyglądało mega dziwnie. Mega dziwnie to wyglądało. On przez tego smoka strzelał idealnie w niego. Znaczy, no może być wyczucie, bo chłop dużo gra. Ale to wali, kurna, no. Śmierdoli to, szczerze mówiąc. Śmierdoli to. Nie powiem, śmierdoli to troszeczkę mi tutaj. Bomba upuszczona. Nie wiem, co tu się wydarzyło, szczerze. Bo ja wybiegłem, ja dostałem od razu auto po łbie. Co jest, kurwa? Co się odpierdala, nie? Spokojnie, stary. Zaraz się wygraliśmy rundę. Bo to, że oni mega szybko grają, to ja widzę. Ja nie jestem w stanie nadążyć, ale wygraliśmy, słuchajcie. Lodową relikwię żeśmy dostali.
No ten sezon chyba specjalnie dla mnie tak długo przedłużali, żebym mógł wbić tego golda. Takie mam wrażenie. Takie odnoszę wrażenie, że tak, słuchajcie, było. Ale no... Kurwa, nie no, 0-6. Ostatnie miejsce. Jakby mnie mieli określić w rankingach, to by nazwali mnie ostatni z pięciu, nie? Naprawdę. Ale w 4 minuty 6 rund ugrać pojebane fest, nie? I to faktycznie ugrać. Ale mamy złoto, moi drodzy. Mamy złota 4. No witam. No witam serdecznie, Holipka. No witam serdecznie. No ale no nie wiem, nie? No szczerze mówiąc nie wiem. Według mnie w tej grze zepsuty jest totalnie matchmaking. Nie wiem, kto go kurwa wymyślał, ale on jest totalnie zepsuty. On nie ma nic wspólnego z dostosowaniem do skilla. Wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z dostosowaniem do rangi. Że to jest jakiś totalny random pick na zasadzie, kto będzie chciał, ten gra, to wrzucamy go do jednej ligi. Nie ma znaczenia, jaki ma ranking, po prostu. Ani skill. No nic, nie ma nic znaczenia. Tylko to, że chce grać. Takie mam wrażenie. Nie wiem, jakie wy macie wrażenia, dajcie znać w komentarzu. Jeśli wam ten film się podobał, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subie. Zachęcam do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie, no i co? Widzimy się pewnie w kolejnych rangedach. Na razie, no i cześć!